Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność rozpocząć już drugą audycję z cyklu Karłowicz za ekranem. Dla przypomnienia wspomnę tylko, że jest to cykl audycji mających na celu umożliwić uczniom naszej szkoły zaprezentowanie swoich umiejętności gry na instrumencie przed społecznością szkolną. Przejdę już stricte do audycji. Jako pierwszy zaprezentuje się dla Państwa Marcel Kosmala z klasy fortepianu pana Marcina Koziaka, który wykona Consolation d'Esdur Franciszka Liszta. A już po nim usłyszą Państwo Ave Maria Astora Piazzoli w wykonaniu Anny Czekaj z klasy skrzypiec pani Liliany Adamskiej. Przy fortepianie pani Anna Kowalczyk. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Bardzo dziękuję oraz gratuluję wykonawcom. A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych wykonów. A mianowicie bajki czwartej z cyklu Bajki starej babuszki Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Emilii w partyki z klasy fortepianu pana Marcina Koziaka oraz sonaty Roberta Muczyńskiego w wykonaniu Mikołaja Zdebskiego z klasy saksofonu pana Tomasza Skiby. Przy fortepianie pan Krzysztof Augustyn. Życzę przyjemnego odbioru.
Tym wykonawcom również szczerze gratuluję oraz bardzo dziękuję. A dziękuję przede wszystkim za to, że mogli spróbować umilić dla Państwa ten wieczór swoją grą. A już za chwilę jeszcze bardziej uprzyjemnić oraz zwieńczyć dzisiejszą audycję spróbuję trio fortepianowe Czekado Trio, prowadzone przez pana Marcina Koziaka, w składzie Anna Czekaj, Łukasz Kasza oraz Adam Doniec. Wykonamy dla państwa trio fortepianowe Demol Feliksa Mendelssohna, części pierwszą oraz drugą, opus 49. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja, te wykonania, zostaną przez Państwa zapamiętane równie dobrze, a może nawet lepiej, jak poprzednie. I tym samym chciałbym zaprosić Państwa na kolejną audycję, która ma odbyć się już za tydzień, w niedzielę, o tej samej porze. Życzę Państwu spokojnego niedzielnego wieczoru oraz odpowiedniego wypoczynku podczas tego weekendu majowego. A wszystkim tegorocznym maturzystom chciałbym wraz z samorządem życzyć powodzenia i dużo szczęścia. Dobranoc Państwu.